Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Deluxe Ski Jump 4 i kontynuujemy sobie naszą serię. Tym razem gram z graczami komputerowymi i pierwszy raz w tym roku prawdopodobnie. Chociaż może nie w tym roku, ale już od dawna nie miałem tak dobrego oświetlenia w pokoju. Pierwszy raz od dłuższego czasu podczas dnia chciałem zgasić światło, gdy nie było zaświecone. I lecimy podwójny puchar, mam 5 wylosowanych skoczni. Jeśli, tak żeby nie było cały czas to samo, na następny odcinek, jeśli chcecie wystąpić tak jak to było w poprzednim odcinku, to piszcie, że chcecie, ja wasz nick wybiorę. Tylko jeszcze pamiętajcie, żeby napisać, jaką skocznię sobie wybieracie. 10 pierwszych osób, które się zgłosi. Mam nadzieję, że będzie 10. To będzie w odcinku, a jeśli nie, a jak będzie za mało, to mogę to, może to przedłużę albo coś i bym wtedy machnął bicie rekordów. Choć jest wtedy strasznie dużo roboty przy montażu, ale... O kurde, za bardzo pociągnąłem w dół. 115 metrów, ale rekord taki, o jest. Ja tu mam... Co? Jaki ja tam skocznię? Co? Jaki ja tam ogólnie mam rekord? Tu mam 128,38. To jest tak. Rekord ogólny mój. Później jest rekord taki tymczasowy, ostatni co wbiłem. Kurde, mam za głośno ten mikrofon. Muszę ciszej mówić. I na końcu jest rekord globalny, czyli zrobiony tak. O, jakiś Finlandczyk go zrobił, tak? Czy Fin? Fin to Finlandczyk chyba. Dobra, lecim. Wow. Za mocno. Spróbujmy teraz troszeczkę spokojniej. Łopio. Aj, na tym chłopio coś mi nie idzie. Ogólnie jest puchar ustawiony podwójny, więc będę miał drugą szansę na tych skoczniach, żeby coś pokazać. Za późno. Ajajaj, chciałem jeszcze na siłę coś wyciągnąć. Lillehammer. Belka piąta. Wiatr. Troszkę tak nerkę lewą. Nie wiem, czy też nie spóźniłem. Ale tak, w miarę. Tu mam rekord 138, tak? Nie, 143, o w mordę. Nieźle, ale jest 151, czyli nie tak dużo. O, ładnie teraz było. 134. Prawda, do rekordu daleko, ale skok ogólnie mi się wydaje, że ładny. Wybicie takie niepewne i później jeszcze ten lot też nie był taki najstabilniejszy, więc drugie miejsce. Mamy pierwsze, drugie. No, względem pierwszego odcinka z drugiej serii, tak jakby raczej z tego sezonu, no to jest dobrze chyba. Postęp jakiś jest na pewno. Okej, teraz też ładnie. Ale niestety na Lillehammer mam daleko. Muszę daleko polecieć, żeby to cokolwiek tu zdziałać. Oj, ledwo co w tą czerwoną strefę wleciałem. Słabo. Spóźniony ponownie. No i nie utrzymałem stabilnego lotu. Ale pierwsze miejsce jest. Dobrze. Lahti HS 130. Rekordzik mam tu 130. Aha, czyli tak w punkcie K wylądowałem. 36 cm dalej. 127 mam taki ogólny, czyli to jest rekord jeszcze z poprzedniej zimy. Na razie udało mi się tylko dwa rekordy z poprzedniej zimy poprawić. Oj, za wcześnie. Ale wiatr mam ogólnie przyjemne, mi się wydaje.
Lecimy. No, bardzo fajny skok. Satysfakcjonuje mnie. Ojej, 130 skoczył. No to słaby skok jednak. Tak niewiele trzeba, żeby zepsuć. Lachty po raz kolejny. Próbujemy. No, fajnie. Poprawiłem? Nie, brakło, żeby poprawić ten taki tymczasowy rekord. Ale wiatr mam dobry. By go jeszcze jakoś wykorzystać. Nie, pozycja była coś nie tak. Brakło coś w pozycji. No, prawie dwójka, nieźle. O, fajnie, ale brakło na pewno, żeby coś zrobić. No, półtora. 1,35 m. Okej, mam drugie miejsce. Mam 3 zwycięstwa, czyli mogę wygrać. Pierwszy raz mogę wygrać zawodnikiem na poziomie 1000. Już wiem, dlaczego mi tak dobrze idzie. Ale zmaściłem. On nie jest wcale na 1000. On jest na 910. Ja myślałem, dlaczego mi tak dobrze idzie. Ojej. Bo ja sobie zapomniałem, że ja do poprzedniego odcinka osłabiłem ogólnie wszystkich w ustawieniach pucharu. Więc to jest niemiarodajne. Czyli jeśli ktoś nie dotrwał do tego fragmentu odcinka, to będzie żył w błędzie. Nie, no ale przecież i tak widać, że nie doleciałem tak daleko, więc skoki nie były wcale takie dobre. Oj, za wcześnie. Ale za jakąś tam kreskę. Co to za kreska była w ogóle? Aha, czyli taka, która miała niby mnie ustawić, ale ogólnie brakło, ale i ogólnie zlipa. No, 30 punktów mi brakuje. Valdiv Jeme, 106. 104 mam tutaj. Spoko. Jak tu jest ten próg? Ojej, szarpnąłem. 93, no to nie jest skok dla zwycięzcy. Zwycięski skok to nie jest na pewno. Wcześnie. Nie wiem, dlaczego ten łeb tak przekrzywiam, to jest jakieś... To jest dziwne. Dobra, to teraz musi być powyżej stówki. Jest! 25 centymetrów. Ale dotrzymałem słowa. Ojejku. Oj, słabo teraz. 123,09. Valdiv Jeme HS 134. 130 tu muszę ogólnie skoczyć, żeby było fajnie. Okej, ładnie było. 126,52. Kurde. 112, ale pierwsze miejsce mi to zagwarantowało i mamy ostatnią skocznię. Dalej, to, raczej skocznię to samo, ale ostatni już ten. No ostatnią skocznię w konkursie, no. Niech będzie tak. O, ładnie poszło. Nie! A i tak brakło. 129,80 coś. Ale może jakbym się, kurde, tak fajnie było, ale chciałem przeciągnąć za bardzo. I teraz za późno.
W poprzednim był lot bardzo dobry. Tak fajnie na początku było takie, tak, tak, o, on się tak troszeczkę podniósł na tym powietrzu i później jak już miałby tracić prędkość, ja już się utrzymałem, że on sobie tak szybował. Bo to trzeba po prostu na początku wykorzystać nieco rozpędzenie się, żeby o to powietrze, tak jak samolot, wzbić się trochę wyżej, a później sobie szybować powoli opadając. Znowu za późno, teraz się za późno wybiłem. Że tak mi się wydaje, że trzeba tak robić. To tak intuicyjnie. Nie wiem, spróbuję jeszcze na treningu, to był Waldi filmy. Jakoś tak mam niedosyt. Muszę spróbować jeszcze trochę. Tego, że jak teraz... A nie, to trening się nie liczy, bo i tak mam tutaj belki, to wszystko ładnie ustawione. Już domyślnie jest tak sprawiedliwie, więc... Muszę tak 5 razy skoczyć. Bo mam niedosyt tej skoczni. Jakoś mnie tak podjarała. Dobra, dalej. Spróbujmy, czy jeszcze się uda dalej. Nie wiem, ile było, ja za szybko kliknąłem. Dalej koło niebieskiej. 25. Spóźniam tu trochę. Ale pomimo tego, to też do tego 125 dolatuje. O, teraz było dobrze, tylko lot chyba spaperałem już. No, tak, dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć!